Nad zapomnianymi krainami zbierają się czarne chmury. Ciemność zacieśnia swoje objęcia z każdym dniem. Potwory nękają ludzkość jak nigdy dotąd. Pośród tego chaosu dzielni bohaterowie stawiają czoła przeciwnościom losu. Niestraszne są im zagrożenia, smoki, mroczne kulty, śmierć. Nadchodzi czas wojen i niepokojów, czas cierpienia i głodu, zniszczenia i śmierci. Prawdziwe zagrożenie ukrywa swoją twarz. Nadchodzi dzień, kiedy zło ujawni swoje zamiary. Silvery Moon, uratowane przez Aldrenai, zmaga się z demonicznymi najeźdźcami. Miasto będące samotnym strażnikiem między wschodem a zachodem nieustannie od kilkunastu lat walczy z nieznanym wrogiem, nazywanym Cieniem Wschodu. Północ zachwiana jest przez zniszczenie połowy Luskan oraz nieustające walki z zielonoskórymi w Dolinie Lodowego Wichru. Demoniczne siły sieją spustoszenie nawet pomimo starań bohaterów północy. Bitwa pod krwawym kłem skończyła się zwycięstwem okupionym śmiercią i cierpieniem setek. Zielonoskórzy rozpierzchli się, zalewając tym samym północne krainy, a zamknięte portale pozostawiły po sobie demoniczne hordy, z którymi zmagają się królestwa. Południe nękają legiony umarłych. Wrota Baldura, Chult i Kormyr są całkowicie odcięte od reszty świata. Zdane same na siebie muszą poradzić sobie z nadchodzącym śmiertelnym zagrożeniem. Na południu dopiero zbierają się czarne chmury, z których pada krwawy śnieg. Morze skrywa nieprzenikniony cień pośród swoich głębin. Nad Kormyrem panuje wieczny huragan. Dżungle Chult stają się dziksze i gęstsze z każdym dniem. Świat postawiony został przed ostateczną próbą. Być może szczęście, być może chęć zarobku, być może boskie wezwanie. Nie wiadomo, co pcha ludzi do walki ze złem. Nadchodzi czas bohaterów, czas bitew i chwały. Świat uratować mogą tylko najpotężniejsi. Cokolwiek by nie kierowało ich czynami, niosą oni za sobą wiatr zmian. Dmie on w żagle wszechświata z niezwyciężoną siłą. Czy ich silne ramiona, niezachwiane serca i hart ducha uratuje świat przed zniszczeniem? Znam ich osobiście, a historia, którą usłyszycie, jest opowieścią ich życia. A zatem zostańcie chwilę i posłuchajcie. Skończyliśmy na tym, że się zapienił, doskoczył. Czyli na dziesiątce. Maravel się ruszył. Później nasz mag Green na siódemce. Czy ktoś przed nim? Nie. Green. Teraz ja? Tak. Dobra. Tam jest kilku tych chłopków. Jarek przyszedł. Jest friendly fire, nie? Jest. Dobra, a jakie są odległości między przeciwnikami a... Tak mniej więcej. Tymi trzema tutaj. Tymi? No. Jakieś 2 metry maksymalnie. Dobra. Czyli mogę trafić swojego. To ten, napierdala. Bo chciałem jednąć Fireballa, bo by to ładnie tam jednęło w nich, ale... Dalej możesz, tylko nie musisz tu. Możesz go... Twój człowiek. Swój chłop. No to... Spróbowalibyśmy tak zrobić może. Fireball ma ile? 6 metrów promień? Wiesz co, 6 metrów. Promień? Czy promień. Promień. To 12 metrów od lodu. To jest za dużo. To znaczy... musiało być tak daleko w tamtą stronę. Albo tych trzech. Albo... To piątkę. Spróbujmy tam tych trzech. Okay. Żeby tylko wróg oberwał. Dobra. To jest atak dystansowy. Tak, 45 metrów zasięgu, więc spokojnie doleci. Dobra. Jest mój worek. Czyli najpierw szansa na atak. Mój worek. Andrzej do zdjęcia. Tak, swoją narodę.
No kurwa, jestem trochę za daleko i nie widzę ich. A, bo potrzebujesz karty postaci, co? Miałem je zrobić. 10. Kurwa, kurwa. Trzymaj. Ja bym kupował, bo ci zdjęcie. Żartuj. Czekaj, Jarku. I z tym plus 1? To 11. Okej. Okay. Kula ognia, którą wypuszczasz, rozbija się wcześniej, obejmując tych trzech. Dobrze. Same diabły. Bardzo dobrze. Okej. Okay. Rzuć mi obrażenia w takim razie. 8k6, czyli 8 razy... Dam w tym worku są szóstki. Trust mi. 8k6? 8k6. 6. No to pierdolnie porządnie, nie? Damage dealerzy. W końcu. 8. Nie liczą się te, które spadły. No właśnie robię. Dobra, tam przerzucasz. A, przerzucam. Przepadają. Spele chcesz? Aha, dobra. A i temu nie chcesz. I dodaj premię do... premię z inteligencji. Czekaj, 6, 8, 14, 16, 26, 29 i inteligencja 4. To biała chyba jest, prawda? Czy 8 tam, czy 8 kości? No. 8 kości Marcelo powinno być. Jeszcze raz. 8 kości obrażeń. 12. 8. Jak to z magami? 34 plus jedno 4 inteligencji to 38. Oczywiście, że tak. No oczywiście. Taka matematyka. Siło. Możesz się rozczytać? Mhm, dzięki. Okej. Okay. Tylko to masz wklejone. Rozcierasz siarkę w dłoniach. Twoje dłonie stają w płomieniach. Wypuszczasz kulę ognia przed siebie, która dolatuje w centrum diabłów, powodując ogromny wybuch i zapłon powietrza, które znajduje się wokół, gdzie diabeł, który znajdował się w tym miejscu, zostaje skasowany. Już jeden. Pada martwy, a jego płonące truchło i skwierczący kwas na plecach stają się kupą, masą, popiołu. Pozostała dwójka jest ciężko ranna i widać, że bardzo mocno opalona. Dobra. Kiewo pras? Zaraz wkroczy murzyn. Zaraz wkroczy jeszcze bardziej opalony koleś. Już opalony. Dwadzieścia trzy? Co? Na atak? Trafię. Dziesięć punktów obrażeń siecznych. Okej. Okay. I ważę. Dobra, to powiedz mi, ile mam odległości do tych dwóch zakapturzonych postaci. Przez to, że nie ma się jak tędy przecisnąć, chyba że masz jakiś pomysł, to jest 20 metrów. Dobra, a do pierwszego z wrogów? Całe 9. Całe 9. Dobra, to podchodzę do pierwszego, który tam jest bliżej po drodze i atakuję.
Okej. Ostrzem ostrości. 28 na stopienie. Trafiasz. Dziesięć obrażeń. Ciętych. Okej. Jeden, a drugi nie wiem. A drugi jest... Drugi, tak? 13 na trafienie. Drugi atak podwuje. Chyba. Pierwszy trafia bardzo pięknie, wbijając się głęboko w trzewia. Kiedy wyciągasz ostrze i próbujesz machnąć się drugi raz, przeciwnik uskakuje przed tym. Dobrze. Teraz powiedz mi jeszcze taką rzecz. Czy minęła już przynajmniej minuta, odkąd zauważyliśmy te diabły? Dziesięć to jeszcze minuta nie minęła. No, nie, minęła. Minęła? Nie, nie ma akcji. Jeszcze na nie pewno minęła. Nie. Dobra. Jeszcze nie minęła. Okej. Dobra. Wykorzystam teraz przypływ sił, czyli dodatkową akcję, żeby wykonać. I tą akcję też poświęcam na tego samego diabła. 15 na trafienie. Kurde. No okej. Okay. Drugi atak. 16 na trafienie. Kurwa, co za rzut. I tyle. Dobra. Grisie. No tak jak dalej. Lecieliśmy na niego. Kurwa, mogę to zrobić. Dzieliło mnie 3 metry. Chcesz możesz albo dobiec w tej turze. Albo nie dobiegać, ale mieć jeszcze akcję. Masz na co akcję wykorzystać? Raczej nie. Czyli dobiec do przeciwnika? Dobra. Okej. Okay. Coś jeszcze? Dobiegam do niego, nie? Dobiec, dobiegasz. Ale już zaatakować, nie zaatakować. Okej. Kosa to jest infinizyjna, czy nie? Nie wiem. Muszę zobaczyć sobie. Co? Czy kosa jest bronią infinizyjną, czy żołnierską? Nie, jest bronią prostą. Prostą, dobra. To wszystko. Okej. 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 I ciskam włócznią w Wesę. W środku. Cięta riposta. I co? Czekaj, cięta riposta i... Kurna. Minus 3 do trafienia masz. To daj mi 14. No to nie trafię. Kutasy. Dobra, to samo w tym przypadku. Siedem? Nie trafia. Dobra. Barakusie. Podchodzę jak najbliżej. Okej, i... Nie wiem, bliżej prawej, lewej? Gdzieś no, bliżej prawej może. Znaczy lewej, dobra. Moje prawo. Mniej więcej już widzę przeciwników. I pytanie, ile jest pomiędzy nimi tutaj gdzieś? Trzy, sześć, 7,5 metra. 8. Dobra, to jest... To puszczam wzrost końców. To jest w promieniu 6 metrów wokół punktu. No to tak jakby 6, to nie trafię wszystkich, więc samych tych aby. Dobra, gdzie będzie centrum? Na środku ich.
Tych? Mhm. Dobra. I oni otrzymują w każdej turze, którą tam spędzą, tak? Obrażenie? Tak. 2K4. Okej. Okay. Obrażenie. Dobra. Więc w swojej turze, w ich turze będziesz rzucał obrażenia, dobra? Coś jeszcze? Mogę jeszcze wykonać normalny ruch, znaczy ruch. A tak? Nie, to jest to chyba nic. Dobra. Masz to akcję? Ale... akcja. Jest jako jedna akcja. To akcja. Chyba, że ma dwa ataki. Dwa ataki masz? To nic nie zmienia, to dalej akcja. A tak, jest w ramach akcji. Rozumiem. Dobra. Czyli coś poniżej mogę zrobić, a przed 13. Przeciwnik, tocząc pianę, rzuca się na ciebie, ale tylko opluwa cię pianą, krzesząc iskry po twoim pancerzu, kiedy uderza prosto w tarczę. Kompletnie nic się nie dzieje i tarcza zatrzymuje jego atak. Utalu! Tamte dwie kostki to tych dwóch czerwonych jegomościów przy studni, prawda? Mhm, te małe kostki. Czy uda? Uda mi się jakoś strzelić między tam innymi, żeby w nich trafić? Możemy się przekonać. Który stoi na mojej drodze? Iwar? Nie próbuj. Iwar. Utalu, daj spokój. Kto nie Utalu, ryzykuje, nie wierzę w ciebie. Merkul wierzy w ciebie. Ja tam jest jego kamera. Merkul wierzy w ciebie. Wierzę? Dobra, no to próbuję. Wykrok i pum. Utal jest specjalista od broni palnej. Aha, już ci mówię ile. A, tam zaraz specjalista, jest amatorem broni palnej. 21 na trafię, tak? No, 21 na trafienie. Okej. Okay. Trafiasz? No, widzisz? Ja zrobiłem jakby młotek. Czekaj, inaczej. W jednego z tych dwóch przy studni? Tak. Czy masz strzelca wyborowego? Mam. Ten atut, tak? No. Mam. Co ignoruje osłonę, tak? Mhm. No, okej, okay. Dobrze, dobrze. No to trafiasz. Siedem. Słusznie. Czy ktoś potrzebuje leczenia w ogóle? Jak tam stoją? Nie wiem, chyba nie na razie. Wesa jedynie tam kotel. Coś oberwała. Kotel trochę, no, ale to bezlity. To się samo leczy. Dobra, to nie. Rozlega się huk i widzicie tylko jak z lufy i utala wylatuje dym. Przeciwnik na pewno dostaje. Słychać jest jęk i opiera się o studnię. Cała szata staje się bardziej czerwona od krwi płynącej z jego pleców. Czuć zapach siarki. Dobra, dobra, chuje. Wesa. Dobra, to w ramach akcji dodatkowej przybieram ludzką postać. A, czekaj, jeszcze jeden diabeł, który młoci Iwar. Dwanaście. Kryt. Okej. Okay. ...28 punktów obrażeń siecznych. Dobra, to ja sobie rzucę na parowanie w takim razie, jako manewr.
Nie musisz po ataku tego rzucić? Jeżeli przeciwnik zadaje mi obrażenia w zwarciu, okay, to mogę zredukować. Dobra. 6 plus 4 to jest 10 i pas gladiatora minus 5. Minus 15. Ile tam było? 38? 28? 28. Zdjąłem kostkę. To 13. Okej. Okay. W szale przeciwnik ciska toporem, uderzając cię mocno w klatkę piersiową. Zatyka cię przez chwilę, ale łatwo otrząsasz się z takiego uderzenia, bo już nie pierwszy raz przyjąłeś coś takiego na klatę. Wesa. Dobra, to w ramach akcji dodatkowej przybieram ludzką postać, wyrzucić czar zamęt. Okej, okay. Czy zmiana kształtu u ciebie nie prowokuje okazyjnego ataku? Chyba nie, bo to jest z mojej tej ścieżki. No. Się przemieniam i w ogóle. W ramach akcji natychmiastowej się przemieniasz? Mhm. Okej, okay. To nie prowokuje. No i rzucam czar zamęt, tak żeby 3 metry ma... Wokół ciebie, czy...? Nie, w skalnego punktu. Mhm. Więc trafię o promieniu 3 metry, czyli 6 metrów, tak? Średnica. O promieniu, tak, no to 6 no metrów. No to tak, żeby złapać 3 przeciwników. Tych, tamtych... Tych dwóch jeszcze, co o tych czerwonych, niebieskich. O tu, no. I tego jakby jakoś złapać. No lepiej, da radę. No. To się nie utrzymuje, nie? Rzucasz po prostu... Utrzymuje się koncentracja. Tak, ale ta sfera. Nie, tylko rzucasz, rzucam. Działa zaklęcie i zostaje ewentualnie... Nie, stopień trudności, no to 8, 11, 17. Dobra, zanim to, to w ramach reakcji do rzucania zaklęcia prowokujesz okazyjny atak, rzucając spela. Więc dwóch przeciwników, którzy cię flankują, wymierza ci po toporze 16 na trafienie i kryt. Rzuć mi w takim wypadku rzut obronny na budowę w ramach koncentracji, czy nie przerwie ci zaklęcia. Punktów obrażeń. 9 plus budowa. Mhm. 17. Przerywa się zaklęcie. 18 punktów obrażeń. I zaklęcie nie odnosi skutku. O ile jeden przeciwnik całkowicie uderza ponad twoją głową, po zmianie formy jesteś całkowicie innej długości i wysokości, o tyle drugi tnie z nadłuba i trafia dosyć mocno. Bark będzie bolał jeszcze dobrych parę dni, o ile wyjdziecie z tego żywi. Mhm. Dobra. Coś jeszcze? Nie, tyle. Okej. Okay. Marawenie? Ile mam do bramy? Do bramy masz 6 metrów. No to do bramy. Spoko. Jak chcesz zwiększyć troszkę damage, to jest spoko. Chyba cały ruch zużyła, tak? Znaczy tam 6 metrów to jeszcze 3 metry zostaje. Okej, okay. To wychodzę jeszcze trochę za bramę. Tak, jak tutaj tam. Przy truchle spalonego przeciwnika. I... Możecie te kartony wystawić przed drzwi, tam nie będziecie musieli się tam... Tylko, że nie będą się musieli ściskać, tak? Jak tam chcesz? Weź, daj Marcinkowi kartony, to rzuci przed tym. Tak? To właśnie nadbił ten karton. A będziesz to jeszcze jadł? Proszę, moja. Możesz później jakiś tam kawałek. A co chcesz? Jak chcesz, to bierz sobie. Jedź od stąd.
A ile mam do tego, co walczy z nim Ivar? Do tego? No. 9 metrów. Ja mam 9 metrów od tego? Nie. To ja wrzucę na niego prowokację. Dobra. I muszę wykonać jakiś rzut. Obronny na mądrość. Dobra. W szale rzucam z utrudnieniem. I mam 9. I to ma być od mojej G9. 13. No. I co się dzieje? Muszę cię atakować, tak? Tak, tak, tak. Jeżeli nie atakujecie, to co? Znaczy ma utrudnienie w testach ataku na każdą istotę. Oprócz... Nie będącą jego. Nim. Tak. Jego atakujesz normalnie, a wszystkich innych z utrudnieniem. Jeżeli będzie udane w tej trumny, poruszenie nie jest ograniczone, sobie będzie się wygasić. Przypadło. I na koniec no tury mam rzut obronny, tak? Przypamiętam. Zaklęcie kończy się tak, że... Czekaj. Zaklęcie wygasi w momencie, gdy zaatakujesz inną istotę niż cel czaru, rzuci zaklęcie na wrogą istotę inną niż cel czaru lub ktoś z twoich sojuszników zada obrażenie celowi czaru lub rzuci na niego szkoliwy czar. Okej. Czyli ty możesz atakować innych z utrudnieniem, a na mnie możesz. Dobra. Okej. I tyle. Dobra. Tutaj przy tych dwóch niebieskich kostkach o tu to mniej więcej jaką odległość do nich? Do nich? Dziewiętnaście. To kawałek drogi. Jeszcze mu kurwa każą chodzić. Ale w zasięgu, czy? Tak, tylko że chciałem... chciałbym dobiec i użyć czaru dotykowego. Kojarzycie te podpowiedzi takie na ekranie wczytywania? A, jeszcze... W tej grze. Powinno ci się wyświetlić teraz... Nie radzę. Takie protipy. Ku niepowodzeniu zbliżasz się do mnie. Teraz masz wymuszony ruch do mnie. Mhm, okej. Okay. Dobra, tutaj... te drugie dwie niebieskie? Mogę je śmiało atakować, nie? No nie sądzę, żebyś i widział. A, bo się zasłania mi ten. Jeszcze ja ci stoję na drodze. Chyba, że chcesz mnie rozjebać, to możesz... Czy no generalnie ten ostrokuł stoi ci na drodze. Dobra, to dojdę tutaj między chłopaków w bramie. 9 mam ruch. Mhm. No i dobra. No okej. To jestem tutaj. Tylko też mi zasłania ich. Wolę tego w czerwonego. Tylko, że właśnie, tam tutaj. No. Tych dwóch. Poproszę kolejnego fireballa. Dobra. Rzucaj. Miej na atak. 'Rozumiem, że tych dwóch? Bo o tych ostatnio pytałeś. Ale też nie strzelę, bo przecież... No przecież co? Bym swojego skosił. Nie, masz różdżkę przecież. Swoją. Przecież możesz się trochę wychylić za mnie, no mimo wszystko bez zmiany ruchu. No to jeżeli chodzi o szansę na atak, to mam... Okej. Kula ognia wlatuje w pobliże przeciwników, ale wybucha
Na samym środku. Dużo wcześniej, nie zadając nikomu tutaj obrażeń. To było dobre, ale jednak Maraven ma za szeroki pancerz. Powiewa mu płaszcz. Ile dostaje pierdolu? Najwyżej by mu się przysmażył ten płaszcz trochę. Ile dostaje pierdolu? Wtedy kula ognia wybuchłaby wam w twarz. Szturcham od razu go i... Ty kurwa celuj dobrze, bo zaraz tu będziesz miał kosę pod żebra. Jak mówisz, to wina twojego pancerza. Wina mojego pancerza. Zdejmij. Tak ci podpowiada los. Dobra. I co go tam strofujesz? Ja tu przy pierwszej linii idzie pomóc. Idę. Ta, idziesz. Kryt. 18 i 19 przy 19 jest kryt. Matko. I 19 na trafienie. Nie? Przy 19 nie trafiam? Nie, na 17. Okej. Okej. 24... ...32 punkty obrażeń ciętych. I 9 punktów obrażeń ciętych. Wyruszę się tu i wciskam włócznią w stronę Maravena. Nie ma takiej opcji. Tak, właśnie tankowaty zrobił. Pytał go. Tak, wcześniej wszystko łykał. Pierdego kita. Tak, wszystko z połykiem grał i nie ma ludzi. Pokornie. W końcu mogę. A wygumka w ręce. Nie, troszkę więcej. Żeby to już będzie chciał na mnie. A tu znowu co to jest? Daj od wody. Od strony drugiego wejścia na arenę walk wkracza trzech potężnie zbudowanych, przypominających minotaury, dzierżących bicz w łapie, włochatych, czarnych, z ogromnymi rogami. Diabłów. Ich skrzydła tylko rozpościerają się. Czyli jeszcze latają, tak? Pokazując agresję. Nie, nie znam się na diabłach. No to bardziej może jak takie jak strusie, nie ma. Przekonamy się zaraz. I ważę. Teraz ja, tak? Dobra. Czy ja jestem w stanie się jakoś tędy przedrzeć do tych zakapturzonych postaci? Nie. Nijak nie da się tam do nich dostać, tak? Dobra, to... Skoro tak... To atakuję tego diabła, co tam stoi przede mną. Dawaj. Kurwa mać, chujoza. Chujoza. W momencie, kiedy uderzasz przeciwnika, ten zasłania się swoimi toporami i wytrąca ci ostrze z rąk. Upada ono na ziemię. Okej. Jak po nie sięgniesz, sprowokujesz okazyjny atak. To w ramach akcji dodatkowej będzie sięgnięcie po to ostrze. Ale twój atak w tej turze jest przerwany. Chyba, że jedniesz plombę. Jedniesz plombę. Dawaj. Pogałokie. To będzie jako akcja dodatkowa, tak? To jak się nie... Podniesienie. Podniesienie. Dobra. Próbuję podnieść. Okej. Okay. Czyli
wypadł mi kryt i 6, więc nie trafił. Bo to jest przeciwnik sprowokowany przez Maravena. A, okej, okay, czyli trudniej. Dobra, nie trafił. Okej, okay. To ja teraz przechodzę tutaj, gdzie stoi Wesa. Rzucę na te okazyjne. I nie mam ataku okazyjnego. Nie masz. Bo atak okazyjny przy jego, przy jego rzucaniu zaklęcia nie mam akcji dodatkowej więcej, żeby wykonać atak okazyjny. Ten diabeł też nie ma okazyjnego, jak przechodzę obok niego. No nie. Można stoi dalej. Dobra. I teraz wykonuję drugi atak. Mhm. Okay. W tej turze atak jest już przerwany. Bo wytrącony ci został. A drugi? Nie mam drugiego już. Nie, bo akcja ataku została przerwana. Aha. Czyli w akcji jak masz, to możesz wykonać te ataki, jeżeli nie zostanie pierwszy przerwany. Aha, to wtedy można wykonać drugi. Jak pierwszy został przerwany, to już anulowana akcja. Dobra, wszystko jasne. Okej. Gris? Czy te diabły są podatne na magię światła? Niewiele wiem o diabłach. Możesz rzucić mi na religię, łapiąc chwilowe zastanowienie, robiąc to w ramach akcji dodatkowej. Chciałbym rzucić boską łaskę. Mhm. Co to mi robi? Modlitwa napełnia cię boskim blaskiem. Póki trwa zaklęcie, twoje ataki bronią zadają po trafieniu dodatkowe 1×4 obrażenia od światłości. Okej, okay. Jak rzucisz zaklęcie, to jeszcze jeden z tych przeciwników, który stoi przy tobie, ma okazyjny atak. Jak atak dobrze wejdzie, to przerwie ci rzucanie zaklęcia. No dobra, inaczej to będę miał dwa ataki. Dobra, próbujemy zaatakować tą 16. Dobra, okej, okay. Rzucę. Tylko 20. Tylko pomarańczowym, tak? Nie, to nie bliżej. Zielono coś tam. Niebieski, morski. 15. Plus... i tam masz premię... A, dobra. Premia z biegłości. I premia z siły. 3. I plus 2. 3. I 6. Plus 1. Plus 1. Idzie 9. Plus 15. Trafisz. I teraz rzucę atak. Wyciągniętą miałeś buławę, tak? Mhm. Czyli K6. To jest kusenka. Po szóstka to jest klasyczna. Teraz to tak. Jedną tu, nie? Teraz się przyjęło. Trzy. Plus premia z siły. I plus 2 za buławę plus 2. 6, 8. Okej. Okej. Słyszysz tylko... uderzasz w łeb i słyszysz tylko jakieś bum. Tam pusto jest, jak w cembrowanej studni. I drugi atak. I do samego. Nie oszomiłem, nic. 17, to na pewno. I wrzucaj wrażenie. 4, 3, 7, plus 2, będzie już 9. Okej. Okay. Dobra, coś jeszcze? Takie chujowe rzuty. Wsio. Dobra.
jakie było obrażenia od tego, od tych kolców? 2K4. 2K4, tak. Dobra, rzuć mi 2K4. Pytając przeciwnicy, jak zaczynają swoją turę? Chyba zaczynają swoją turę, tak? W tym obszarze. Czy kończą turę? Czy zaczynają też kończą? Przeciwnik, który? Wszystkie stworzenia, które nie widzą obszaru w momencie, co do niego muszą wykonać udany test mądrości. Gdzieś wyżej jest. Że na początku swojej tury przeciwnik otrzymuje obrażenia, czy na końcu swojej tury? Obszar wzięty czarem nie dotrwania, staje się trudnym terenem. Poruszające się po nim istoty otrzymują 2K4 obrażenia kłuty za każde 1,5 metra. Okej, okay, okej. Okay. Czyli jak stoję w miejscu, jest spoko. Obydwaj przeciwnicy ciskają włóczniami w kierunku Iwara. Kryt. I 23. Punkty obrażeń kutych. A, czekaj. 23. Stoisz tyłem, jesteś nieprzygotowany na atak. Więc odchodzi ci premia ze zręczności i wszelkie premie frontalne. Nie mam premii ze zręczności. No, jakie to? Okej. Okay. Wszystkie premie frontalne. Tarcze, nie tarcze. 24. Pancerz. Okej, okay, dobra. Tylko tyle? Więc 32 punkty obrażeń kutych. Plecy, gdzieś pod łopatkę wbija ci się coś twardego. Dobra, redukuję o 5 spasów gladiatora i parowanie. Manewr to jest do wykorzystania. Czy z zaskoczenia, a nie? Zaskoczenie. Dobra, to nie. Oj, nie, to może. Więc tylko minus 32 było. Dobra, okej. Okay. Dobra. Dobra. Barakusie. To strzelam w tego, bo akurat go widzę. Mhm, dobra. Rzucę atak. 15 plus 11, tak? Mhm. 26. Okej, okay, trafiony. Przerywasz tego. Prowokacja. To jest inna większość. Trafiony. Mhm. Rzucaj obrażenia. 8. Obrażeń na to. Premia zbiegłości, tak? Tu masz. Nie zbiegłości. A z modyfikatora. Siła albo zajęcie. Czyli? 76. 13. Okej. Okay. Coś jeszcze? Mam dodatkową akcję. Znak łowcy. Mhm. I używam go na tego. Okej. Okay. Dobra. I chyba tylko tyle. Okej. Okay. Skupiając się po zabiciu przeciwnika, widzisz tą dziesiątkę tego diabła jakby deko wyraźniej, jakby twój wzrok nagle się wyostrzy. Dobra. 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 To teraz tak. Dalej próbuję zerżnąć ci dupsko. Dwadzieścia cztery na
Zobaczę. Do klasy pancerza. Klasy pancerza, tak. 23. Ok. Szesnaście punktów obrażeń ciętych. Tak, bo nie mówisz sobie. Dobra. Utalu. Dobra. Ile ich tam w końcu zostało? W cholerę i ciut-ciut. W cholerę i ciut-ciut, jeszcze świetnie. 9. 2, 4, 6 diabłów. Dwóch jakichś gości przy studni i 3 wielkie diabły, balerogi biegnące z drugiego końca. Nie. Dobra. Easy job to do. Czyli dzień jak co dzień, tak? Dobra. Tak. No nic, to w któregoś z tych diabłów... czekaj, kto tu stoi najbliżej po lewej? Najbliżej po lewej? No. Z diabłów czy z sojuszników? Któremu mogę z moich strzelić w plecy? Możesz Grinty strzelić w plecy, czyli magowi. Kusi to. Iwarowi. Czekaj. Weź się, jakbyś się postarał. Sobie. Dobra, czekaj. Tutaj najbliżej mnie. Jest Grinty. Nie to. Bardziej w twoje prawo. Maraven? Nie, jeszcze w prawo. I teraz w stronę kamery. Tu masz Iwara? Tam z brzegu, to. Tu, no. Okej, dobra. No to w to coś na pewno będę chciał fałszywe potrzeby rzucić. Okej. I stąd rzut obronny na mądrość poproszę. Chorobę mało. No 16 musi być. Na bank nie. No to proszę pana, tak robimy. To 6 obrażeń. Czyli tak, dostaję 9. Obrażeń i się odwraca i spierdziela. Ile obrażeń? 9. Okej. Tak, i musi uciekać. W swojej turze czy od razu? Od razu. Czy nie daję teraz przy okazji... Prowokuję okazyjnego ataki? Okazyjnego? Przy kim on tam stał? Przy Iwarze. W ramach... Nie, inaczej, masz ten atut strażnika? Nie ma. Strażnika okay. Nie ma. To też nie masz wartownika reakcji, bo w ramach akcji dodatkowej podnosiłeś miecz. Okay. Nie masz reakcji. Jak się zastanawiam... No nie, jest poza twoim zasięgiem. No dobra. Jak? Mam kostur dwuręczny. Długi jest zasięg. Półmetra są. No to okej. Okay. Spróbuj. No to nie. Walcz. Przez łeb. Jaki dźwięk. Dostał. Na trafienie. Okej, trafiasz. Trafiam. To jest premi z pancerza, bez zręczności. Kosturem go? Kosturem. Ogłuszył go. Jak buława go nie ogłusza. Za... 6. Obrażeń. Obuchowych. Więc nigdzie nie dobiegł. Nie uciekł. Dobra. I coś jeszcze? Jeszcze w ramach akcji dodatkowej kojące słowo na Iwara. Trzeciego poziomu serzucę. To zawsze mi nie widziałem. Nie, z drugiego, przepraszam. A zaraz kostki. To tak od razu podleciał? Strzelił? Go, tak, jak go piznąłeś, to już tylko tup, jeb. Ale jaka to może być zajebista taktyka? Drąg, szprychy. Otacza szprychy.
Gutal rzuca fałszywe podszepty i mnie przez te okazje. Ciężka matematyka. No, no, 12. Tak, właśnie. To za tyle go leczę. Czy ty nie kończyłeś jakiegoś matwiza? Nie. A, coś na co ja zapisuję? 12. I nie plus jak... I tyle. A, dobrze, no. Okay. I tyle z mojej strony. Dobra. To uda. Weso. To tak, w ramach akcji tej natychmiastowej przybieram formę nosorożca i szarżuję. Rzuć mi rzut obronny na siłę. I szarżuję. Czujesz, jak cię dubsko nosorożca pierdolnęło nagle. 24. Okej, okay, więc nie przewracasz się, ale musisz się odsunąć, deczko. I szarżuję. Dobra. Szarżuję na tych, co wybiegli, tych nowych, tych trzech. Ile ma prędkość nosorożec? Rzec. 12. Nosorożec. Zapnij ryj. Okej, dobra, to jest do zrobienia. Rzuć mi obrażenia od tej szarży już. Obrażenia od szarży? Tak, bo pomiędzy dwójką, którą się przeciśniesz, jakim się nie uda rzut obronny na zręczność, to będą musieli dostać obrażenia. Szczególnie, że... Czekaj. Że się nie uda jedna. Ale bym przez 6 metrów pokonać, żeby szarża była. Jak się rozpędzę, to jeszcze nie... Okej, okay, to po prostu od uderzenia rogiem. Uderzenie. 12 trafienie. Trafienie nie ma znaczenia. A, obrażenia. No to 8. Plus 5. 4. 5. Za 10. Okej. Okay. Jeden strzał, 4 karetki. Jarek od razu musi. Bije mnie na łeb. Są na tyle duzi, że generalnie uderzysz w dwóch. Dobra. W trzech już nie dasz rady. To dwóch. Dobra. No trafienie, tak? Mhm. Proszę dużo. 21 na trafienie. Okej, okay, trafiasz. Trafię. To 2K8 plus 2K8 z szarży. 8. 14. Plus 8. 20. 4? 4? 2? 2. 2. I plus 7, 29 i plus 5. 34. Proszę. Okej. Widzicie tylko, jak Wesa przemienia się w nosorożca, rozgania tłum, który znalazł się przy studni i wybiegając wbija się w dwa z trzech balrogów, które tylko próbują przyjąć na siebie to uderzenie, ale cały pysk Wesy spływa ich krwią. Okej, okay, to było ciężkie uderzenie. Mówił ciężki nosorożec. To Wesa, marawenie. Kurwa, wszystkie się zabierze. Jeszcze rzut obronny na siłę, stopień 15, a dostaję przywrócenie. Do obalenia? No. Okej, okay. Niech będzie. Szesnaście i dziewiętnaście. Dobra, na ramienie. No jak przyglądam się, kurwa, dajcie kogoś zajebać. Tu masz tą przecież w kółeczku. Wrogów ci? Wybieraj. Nie brakuje, tylko ten mi tu poblokował. Ten mi tu poblokował, żeby podejdę do niego, dostanę w pierdol od kolców. Ten stoi i się patrzy na tego non stop. Palladyn. Tamten już... Idę pomóc Palladynowi. Akurat go może dobijesz. Bo już dostał. 6,
Czekaj, jest 12. Idę na te 9 metrów. Ja by siema. No siema, siema. No, kosa, no i tyle. Jaki ma zasięg kosa, bo ma długa jest kosa. No, teoretycznie jak kostur. No ale tu ma 3 metry. Nie, tu ma 3. Jeszcze kawałek. No i znowu. Czekam. Ubij go kurwa przede mną. Daj mi w końcu bym kogoś zabić w tej grze. To ma rachunek. Green tea. Słyszycie tylko szuflowanie księgi magicznej. Kula ognia znowu. Chyba tak myślę, żeby to trzech razy sztuka, nie? Dawaj, tam. Ty, to już teraz jest dobry cel właśnie. No, czterech tu spełnięcie. Ja wiem, znaczy, to mówisz wymaga o centrum jako Marawenie, czy... Centrum jako ten czerwony, albo niebieski. Ja wiem, gdzie jest problem w tym wszystkim. No posłuchajmy tej mądrości. No bo kule ognia to się w ciasnych korytarzach rzuca. Wtedy zawsze trafiają. Czyli najpierw musisz mieć formowanie ziemi. Szukam formowanie ziemi. Nie jest formowanie ziemi. Na czwartym albo piątym poziomie. Kurwa. Wtedy możesz 30 metrów to ziemi tu ufarmować dowolnie. Jeszcze się nie nauczył. Jeszcze tego nie umiem. I robisz korytarz i... To czekaj, czekaj. Bo to by było dobre coś obszarowe. No to i wyjechać naraz wszystko. Weź mu odmów. O. Kula ognia. Nie, to spróbuję coś innego. Słyszysz teraz tylko w głowie. Kula ognia. Kula ognia. Wybierz kulę ognia. Trafisz. To teraz spróbujmy ich trzasnąć trzaskiem. Z liścia? Co to? 18 metrów zasięgu. Promień 3 metry. No, dostrzelę. To wali chyba wszystkich, nie? Jak to? W promieniu 3 metrów wokół punktu. Koczek. To nie jest linia? No, bo czysty strzał. Nie, chyba obydwaj myślimy nie o tym zaklęciu. O jakim myślicie? Nie, no, nie z, punktu, który, dźwięku. Z punktu, który widzisz w zasięgu czaru, dobywa się na głośny metr. No, dźwięk. Uszkadza konstrukty, szkło i takie tam. W przypadku niepowodzenia otrzymuje 3K8 obrażenia dźwięku. Uderzy to zmniejsza obrażenia o połowę. To co? Kula ognia. No. Jeszcze raz mogę ją rzucić. O nie. Chowajcie się. Teraz spierdolę. Dobra. Ja się zędzę. Zrykoszutuję w Marawena oczywiście. Okej. Okay. Ewidentnie trafiasz w tą czwórkę, która się tam znajduje. Rzuć mi obrażenie. Obrażenie podwójne. 8K6? 8K6. Teraz Besa się wycofa i w drugą stronę. Teraz ten palerino będziesz leciał. Zostawisz sobie, żeby tylko nic nie ubić. Zobaczymy. Czy będzie do czego wracać? Ale 6, 7, 8. Nie, to nie 9. 6, 4 razy 6, 24. Plus 8, 32. Plus inteligencja. Plus inteligencja, 62 plus 4. I plus... Ten jeden, tak? I ten jeden. I ten trzy. Jaki jeden? Nie, jeden to jest ten na ten jeden jest zatrafiony. To 34.
Okej. Okay. Zapachniało tę kosiarką. Trafiłeś wszystkich i cała czwórka jest ciężko ranna. No to wy i teraz dobijecie. Futro dosłownie skwierczy. Bardzo dobrze. Wyciągnę sobie fajkę. Cygaro takie. Tak. Jak miał Gandalf w ogóle, był już fajek. Ja rekon serio robi no jeden z cztery cała karetki. Czwórka spróbuje przebić cię oszczepami. Tylko nie są w stanie rzucać już tymi oszczepami. Jeszcze są. Bo taki fireball. No już diabeł wychował się w piekle. A to był ziemski ogień. Nie wiem. Okej. 18. 21. 20. I jeszcze mniej. Oszczepy tylko fruwają wam nad głowami. I obok wiem, was. Nie są w stanie rzucać. No i powiedział, co wiedział. Spalone ręce. Tak. Czucia nie mają w palcach. Okej, dobra. Balerog wzbija się w powietrze i pikuje w twoim kierunku. Kryt. Wielka bestia ląduje tuż przed tobą, opadając impetem, trzaskając biczem z nadłuba. Jarek, nie baw się ręką. 44 punkty obrażeń fizycznych. Całym garstkiem pracuje. Nad rękę. Ciętych? Ciętych? Czyli wręcz. I 30 punktów obrażeń od ognia. Dobra, a to te cięte... mogę manewr wykonać, nie? Bo no możesz. Widzisz, widział, że nadlatuje. Dobra, to tak. Parowanie, czyli minus 10. Ile było fizycznych obrażeń? 13. 40. No mówiłeś do tej. 44. Minus 34. I od ognia ile? 30. To mam. 3 piątki w życiu. To mam czerwoną groszę. Redukcja minus 10. Obrażeń wojny, czyli 20. Ok. Ci, którzy znajdują się przy Wesie, dają krok do tyłu. Uciekają. Więc jednego z nich możesz zaatakować okazyjnie, jeśli masz akcję dodatkową. Miałeś. I nie, była przemiana. Nie, natychmiastowej. Natychmiastowa szarża i... Okej, okay, no to proszę cię bardzo. Czym się różnią w wyglądzie? Nie. No czarny i biały. Nie, to zostałem sobie w akcji dodatkową, może coś wiedzieć. Dobra. I trzaskają biczami w twoją stronę. Szesnaście? Mhm. 16 punktów obrażeń ciętych. Dobry rzutek. I 18 punktów obrażeń od ognia. 3 szóstki. 18 i 16. Chuj, 32. Tak, właśnie tak. 34. Chuj. I drugi? I drugi kompletnie nie trafił. Masz tam jeszcze trochę życia? No. Ajwar, jak się tam trzymasz? No serio, co ma dużo jeszcze życia. Stoję na nogach. Ale bardzo stoisz, czy lekko ostatnio? Ale poturbowany. Tylko poturbowany, czy bardzo poturbowany? Dość mocno. Ty dobijaj tych przeciwników. Tak. No właśnie nie idę. Nie patrz na mnie tam, idź. Nie patrz na niego, ja się nim zajmę. Ja mu nałożę ręce. O tak. Gdzie niby? Na sobie włóż. I tak za każdym razem majty. Bo ja też mogę was leczyć, jak chcecie. Tak? No. Tak. Na razie to nic nie dostałem, to wiesz.
Jestem z tyłu. Ja to dziękuję z tego leczenia. Czemu nie chcesz, Jarku? Mam swoje. Ja też mam dwie miksturki chyba. Ja was zawsze mogę odkopnąć tą bot. Co nie, Jarku? Cnie? Cnie. Cnie? We. Cnie. Cnie? Cnie. I ważę. Dobra, to tak. W ramach akcji dodatkowej najpierw. Najsampierw. Drugi oddech, czyli regeneracja. Taka sytuacja. Zero, czyli dyszka. Już staję na nogi. Dobra. I teraz... Skoro taki jest tutaj ten drugi cwaniak, to ja go ignoruję zupełnie. I chcę iść do tego pana. Okej. Okay. Prowokując pewnie okazję na atak. Jak najbardziej. Strzał z bicza nad twoim uchem. 19? Chyba. To nieważne. Mhm. I jego. Ostrzem ostrości. Okej. Okay. 26 na trafienie. Trafia. Dobra. Mm. 14 obrażeń ciętych. Okej. Okay. Drugi atak, również ten sam cel. 23 na trafienie. I 12 obrażeń ciętych. Okay. Dobra. I... I teraz... Wracam... Do tego. Dużego skurczybyka, zasłaniając tutaj, tak towarzyszy, grodząc mu drogę. Dobra, okej. Okay. Gris? Pierdalamy. W końcu się uda. 17 plus 3, 20. Plus 3 z siły, plus 3 z biegłości, plus 2 z broni. No, okej, okay. Tak, trafiasz. To na 20 jest. Trzy. Plus... Premia z biegłości. Plus siły. Plus premia z broni. Czyli 5. 5. 8. Znaczy, masz obrażenia, tak? Mm-hmm. 3 plus 3. Mm-hmm. Plus premia za broń, plus 2 była, tak? No to 8. 8. Okay. Dobra, drugi atak. Premia z biegłości też się liczy do obrażeń? Nie. Do obrażeń nie. Do trafienia. Nie chodzi o siłę. 12, 15, 16. Już myślałem, że coś przeoczyłem. 12 plus 3 plus 3. Plus 18 plus zbroń 2, czyli 20. Trafię. Okej. 6 plus 3. 9 plus 2. 15. Okej. Przeciwnik jest ciężko ranny. Obydwa uderzenia z tej buławy w końcu coś skruszyły i na jego czole pojawia się gniecenie, z którego skóra zostaje rozerwana. Nice. Dobra. Ułatwiłeś marawę nowy korzenie. Proszę, przybliżam go do jego upragnionego celu. Ta dwójka rzuca w Iwara włóczniami. Ci niebiescy, tak? Z tą marawę nikogo nie zabija. Nie, jestem tam tu, jestem tu. Na tego poluję. Kolejna marka. Patrzył sobie w bierzynę. Będzie KS. Będzie i tego. I będzie strzał z niego?
Dojdę, no już mamy 2 metry chyba, czy 3. Podnieś się. Udało. To który tam ma tak mało życia? Kurwa. Strzeloj. Strzelaj, Utal. Czekaj, jeden z tych dużych to już podleciał tutaj, prawda? Tak. Czy on ma na sobie jakiś armor w końcu, czy nie? Bo nie pamiętam. Nie. Nie ma nic na sobie. Dobra, to ja tak, w ramach akcji dodatkowej zmienię sobie muszkiet na... Mhm. Garłacza. Dobra. Na garłacza. O kurwa. Spierdalę stąd. I teraz tak, podchodzę do Iwara, bo on gdzieś tu niedaleko jest mnie, prawda? Tu, czyli daleko. Ile tam jest? Trafisz czy nie trafisz, kogoś zabijesz. Nie, nie zamierzam strzelać jeszcze w tej akcji, chyba. Okej. <Okay. śmiech> Ile? Zależy, czy podejdę do Iwara. 9 metrów. Ile? 9 metrów. Chyba akat. Tak? 9 jest podstawowo, wszyscy z reguły mają. Mhm. No to tak, chcę podejść do niego. I leczenie ran na nim. Mhm. I to się szarpnę. O. Czwartopoziomowo. Oooo. Wisisz, czy nie jego postać? Budzenie Orka? Ci wisi. Teraz? No, no tak, ja złapałem nie to. Nie tego. No to ciebie przysłało. Tak. Ta różdżka go zmieniła. Ta różdżka mnie zmieniła właśnie. Moja mój jedno reszty kostek. Sobie tak. Jednoręczny kostek. No tak. Pała prawilności. Oho. Już 27. Trzycyfrowe już myślałem, że... Za 27, panie Iwarze. Dobra, dzięki, dzięki. Nasz barfowski mistrzu. No to tyle z mojej sprawy. Okej, okay. Besa? To celuję w tego, który mnie trafił i... Odsunę się na jakiej odległości? O, 1,5 metra. No to się... Najpierw robię 3 kroki w tył i się rozpędzam i szarżuję. No okej, okay. Dlatego dobra. Sobie trafi. I szarża. O, ja jest wiele na kostce. Trafię. Przebiegasz obok. Rozbijam mur. Wybijam się przez ten palisady. Jako, że stali w samej bramie, to po prostu przelatujesz na drugą stronę. I tam dostrzegasz, że są dwie drewutnie po jednej stronie. Jedna jest po prawej stronie i zaraz za nią znajduje się magazyn drewna. Jest dalej droga pomiędzy nimi, prowadząca jakby w głąb lasu i zaraz zakręcająca znowu w prawo. I tu na razie nie widać żywego ducha. Mhm. No to tak kończę to swoje tury. Dobra. Dobra, Marawenie. Podchodzę w końcu do tego ciula i walę go w mordę. Okej. Okay. A to chuj nie trafisz. I szczęściarze. 11 plus siła plus biegłość to jest 6 i plus... Czekaj, jestem ciemno czy jest jasno jeszcze? Jeszcze jest jasno. 7. 7. Czyli mamy 18. Trafione. I to było 3K4. 4. Kosa wzręcza. Mhm. Cztery, dwa, sześć, osiem plus 13. To mamy 8 plus 13. 21. Nareszcie, to tak całkiem nieźle. I na sam koniec jeszcze mnie do kosy smacznego i minus 1 punkt z życia, tak? I plus 1 dla niej.
Tak, tak. Ale nie działa w ciemności przypadkiem tylko? A nie było, nie było z tym. Za każde zabicie było. Ciemności ma większy bonus do tego do ataku. A, okej, okay. Jasne, tak, pamiętam. Mhm. No, no, dobra. Czyli dostaję staka, a ja tracę jednego. Mhm. Zapisuj sobie. Dobra. To ma ramen. Pinti. Dobra, to spróbujemy dobić tamtych trzech chłopków. Dobrze. Kul ognie. Chyba nie może być. Niestety nie mogę. Nie wyciągnę rękawa. Ale teraz ich właśnie trzaśniemy trzaskiem. Okej. Okay. Okay. Promień 3 metry, więc waląc w czerwonego powinno złapać wszystkich trzech. Tego czarnego też? Znaczy, no tych trzy. Zależy, gdzie będzie epicentrum. Bo na czerwono. No dobra, umówmy się, że tak. To ja muszę coś, muszę rzucić rzut obronny na coś. Masz rzut obronny na kondycję. Okej. Okay. 15. 14. I 19. I stopień trudności twojego zaklęcia to jest 8 plus inteligencja plus premia zbiegłości, czy poziom? Zbiegłości. Plus premia zbiegłości. Czyli 8 plus 4 inteligencji masz? Plus 4 i plus okay. 3. I plus 15. 3. 15. Ok, czyli miałem 15, 14 i 19, więc jednemu się udaje przeciwdziałać temu efektowi. Był trochę dalej. I nie jest tak donośny ten trzask. Ale pozostała dwójka otrzymuje pełne obrażenia. Dobra, czyli rzucam obrażenia. Mhm. 3K8. To jest 8. Co? Nic. Tyle czasu mu teraz. Depresja się porobiła. To było 8, prawda? To było chyba 8, też mi się tak wydaje. Tu masz 10 w ręce. To jest 10. Kurwa. Ósemka jest bardziej kwadratowa. Masz jak chcesz, dwie. Ty jedno. Sześć, osiem i pięć. Czyli 14, 19. To jest premia z inteligencji? 4, to 23. Sprzątnął. O kurwa. Okej? Okay. Ja może z nim nie będę zaczynał. Nie mogę. Widzicie tylko taką magiczną niebieskawą kroplę, która skapuje pośród kopyt diabłów i nagle słychać jest aż w którymś momencie z oczu i uszu zaczyna płynąć krew, a diabły opadają martwe na ziemię. Okej. Okay. A zresztą to nie będę mówić. Ile masz życia? No mam tam troszkę. Jest ta, co nie? Tak, aktualnie. Każdy z trzech balrogów zaczyna trzaskać ogień spod kopyt, który zaczyna ich pochłaniać. Nie prowokuje. To jest jako zaklęcie? Nie. Jako zdolność naturalna. Jak ktoś ma wyspecjalizowanie w religii, może rzucić test religii. To się zbiegł. Grinty. Nie masz religii? Nie masz religii? Nie mam. Nie masz religii? Nie, ja to tu zdolność samarofanu religii. Umiejętność. Umiejętność. Czy masz kropkę przy religii? Nie. Okej. Okay. No dobra. To w takim wypadku po kilku sekundach, w zasadzie po sekundzie widzicie, jak obejmuje ich ogień i znikają kompletnie. Nic.
No i wygraliśmy. Wygraliśmy grę. Wygraliśmy grę. Dobra. Ja chciałbym robić przepyrkę. Dokładnie. Dobra. Rzućcie mi we dwóch percepcji. Ja jestem daleko, więc ja nawet nie wiem, czy dojdę. Nie, no spokojnie, już na mapę nie patrz. Wokół w całej wiosce, na wszystkich budynkach, w różnych miejscach 17. są poprzebijane zwłoki. Do drzwi, do ścian, pozawieszane na jakichś hakach w ogóle za gałęzie drzew. Wszędzie są flaki z fond spalonego mięsa. Ja chciałbym podejść do tej studni, co tutaj jest mądrość. Te dwie wyobrażone postaci były i rozejrzeć się tam, może coś w tej studni jest ciekawego. Rzuć mi percepcję. I co? Czego te postaci strzegły? 10. Dlaczego stały przy tej studni? Nie znajdujecie niczego przy ciałach diabłów. Kompletnie. Nic, co by wskazywało na cokolwiek z tym, co tutaj robili. Przy ciałach tej dwójki, przy samej studni, też niewiele widać. Odsłaniając kaptury, to są zwykli ludzie. Poznaczeni bliznami, poryci jak dziobami po ospie, z powyrywaną skórą, zabliźnionymi już dawno ranami. Ale no, po prostu ludzie, nie? Też nie mają przy sobie nic, żadnej książki, notatki, czegokolwiek. Dobra, ja mam atut znawcy rytuałów i chcę sprawdzić, czy tutaj nie został jakiś rytuał odprawiony. Okej. Rzuć mi na inteligencję z przewagą. Ile ci wyszło w tej percepcji? 18 na percepcję. Dobra. W samej studni, 22. Na dnie, na początku wydaje się, że jest to studnia wypełniona wodą, ale przyglądając się bliżej, przy tym zachodzącym słońcu, ta studnia jest wypełniona krwią. I to tak zdrowo wypełniona krwią. Tylko krwią, czy jakimiś szczątkami, flaczkami? I to tak czysto, że czysto krew. Niucham. Czy pachnie tak jak wtedy? Nie. Świeżo, żelazem, tak jak krew. Ile? 22. Okej. Na pewno jest to rytuał i na pewno jest na bazie jakichś nekrotycznych mocy. Wygląda, wszystko wskazuje na to, że jest to rytuał, na pewno żadne przywołanie, tylko jest to coś w rodzaju rytuału, tak jakby, kurde, jaka to jest szkoła, wywołania. Powiedzmy, ma na celu, przynajmniej z tego co rozumiesz na razie, zmienić cały ten obszar na inny obszar zdatny do życia innym istotom. Czasami widuje się takie efekty, kiedy ktoś przywołuje na przykład grupę demonów czy cokolwiek w tym stylu, żeby nabrali sił i po takiej podróży, przeniesieniu pomiędzy planami, to najczęściej zmienia się obszar, który się znajduje wokół, nie? Żeby czuć jak w domu. Trochę tak, nie? A dzięki temu też nie tracą takiej energii na przeniesienie. Tylko, że to wszystko wygląda jakby chcieć zrobić bazę pod wskrzeszenie wielu umarłych istot. Dobra, czyli... Ale rytuał krwi wskazuje znowu na... Znaczy, ta studnia, to zbieranie krwi, to jest rytuał zawsze używany do przywołania. A nic tu nie jest związane z przywołaniem. Wszystkie, wszelkiego rodzaju te poprzybijane istoty i tak dalej. Na pewno to nie jest początek rytuału. Raczej bliżej jego końca. Okej, okay, czy jestem w stanie przerwać ten jakiś rytuał, oprócz zabijając ich, albo cofnąć te efekty? Okej. Rzuć mi jeszcze raz na inteligencję z przewagą. 15. Nie jesteś do końca przekonany, ale wydaje ci się, że to nie jest miejsce rytuału. To jest tylko jakby jego, nie tyle co część, a takie naczynie zbiorcze. Nie? I cała ta energia jest gdzieś przenoszona. Ale już nie udaje ci się wyłapać tego kierunku. Za bardzo stłumione są twoje zmysły w tak zniszczonej ziemi. Sikam do tej studni.
Pytanie. Okay. Pytanie jest jeszcze. Czy nawet my poczuliśmy wzrok Marleny. Czy ogólnie teraz już jakby wszystko tam dookoła wróciło do normy? Nie. Typu las? Nie. Jeszcze nie. Kompletnie nie. Kompletnie, okej. Okay. Nic się nie zmieniło. Ale w budynkach wszędzie są powywalane drzwi, okna, niektóre budynki mają już chwiejącą się ścianę, poobrywana jest strzecha. Nie widać żywej duszy. Ja chciałbym wejść całkiem za to i zobaczyć, jak składasz ten drewno, co tam akurat wesa. Akurat składy z drewnem są nieruszone nie praktycznie w ogóle. Czyli nic tam się nie działo. Mhm. A tutaj tutaj jest pusto, czy są jeszcze jakieś mieszkania i w ogóle? Tak, no zakładamy, że tak? Powiedzmy jest tu w cholerę mieszkań dookoła, no nie? To dobra, to ja zaczynam sprawdzam i zaczynam przeszukiwać po kolei. I ja mu pomagam. Ty odlewaj, a ja idę z drugiej strony ewentualnie, no to tam. W tę stronę, też rzućcie mi obydwa i w takim wypadku. Ewentualne jakieś tam piwnice albo strychy, czy gdzieś się tam ktoś nie ukrył. Okej. Rzuć, rzuć śledztwo, a wasza dwójka percepcję. A mogę tak wcześniej średni. Podejść do Iwara? I życie zadać 22. Czyli 30. A, nakładanie rąk. Ile ci brakuje? Do full punktów życia. No to dopisuję sobie 30, bo jeszcze nie będę miał fulla. Okej, dobra. Nie wiadomo, co tam się będzie działo. Ci brakuje do fulla. No dobra. W tym momencie 7, więc spoko. 22. Okej, okay, Utalu? Mhm. Nie lajko. Ile? O co pytam? 6, 5. A, okej. Okay. To 1K4, które tam wcześniej można było dorzucić tylko w czasie walki na obrażenia lub na atak lub rzut obronny, nie do testu cechy. Okej, okay, to mam na śledztwo w takim razie 16. Nawet 4. Okej. W sumie udaje wam się w tych wszystkich zabudowaniach w zasadzie pobieżnie przeszukując. Nie wiadomo, co może na was czyhać, więc robicie to dosyć ostrożnie, a staracie się z drugiej strony zrobić to szybko. U Talu udaje ci się znaleźć w sumie 400 sztuk srebra. Okej. Okay. Czikiemu udaje się znaleźć 200 sztuk srebra i posążek zrobiony ze złota wysokości tam 15 cm, przedstawiający trytona z trójzębem na fali. Cokolwiek by to nie oznaczało. A to masz identyfikację. Łażąc od budynku do budynku, próbując czegoś się dosłuchać, w końcu widzisz, jak z jednego budynku, zaraz po prawej stronie, od drugiej bramy, weszliście jedną, naprzeciwko znajduje się tam druga. Nie zaklinasz tego. Dostrzegasz, że tak przyglądając się pobieżnie, z każdego z ciał spływa krew w kierunku studni. Jakby wsącza się w ziemię i wypełnia studnię, nie? Z tego budynku płynie no dosłownie jak spłukana wiadrem albo szlauchem wypuszczona ilość krwi. Zaglądasz tam i dostrzegasz, że czterech mężczyzn leży martwych na ziemi, rozszarpanych i na ich włóczniach i halabardach z zabitych jest dwóch diabłów. Okay? Większość krwi wypływa spod klapy, która znajduje się pod, obok przewróconego stołu. Dostrzegam, tak? Widzę, że tam klap jest. Okej, okay. Podchodzę i próbuję ją podnieść. Z takim klapa odrywa się od podłogi i dostrzegasz 30-40 może ciał małych dzieci, które są zaszlachtowane i rozerwane. O kurwa. A cała piwnica jest wypełniona krwią, która leje się w stronę studni. Kto mógł to zrobić? Niech no tylko się dowie. Jebanie. Mi przychodzi. Tak, dziecinna zupa. Zamiast kaszki były babyki.
To dobra, to ja próbuję pobłogosławić tą ziemię, by w jakiś sposób przerwał ten. Mogę mu jakoś pomóc? Czy nie bardzo? Nie wiem. Bo akurat są całkowicie odmienne od siebie rytuały. Ile tam zobaczyć? Nawet było świetnie czasu. Godzinę. Godzinę, no to godzinę sobie prawo rytuał i się modlę za tych wszystkich, tych pomarłych, te dzieci. To ja siadam, przegrywam i wypoczywam na ten czas. Okej. Okay. Ale ja najpierw krzyczę, czy ktoś w ogóle przeżył. Krzyczę, że, czy ktoś przeżył, że jest tutaj, może gdzieś tam skitrany. To ja tam... A oni go nie znaleźli, tam mieli kogoś. Ja nikogo nie znalazłem. Okej. Okay. Nic się nie odsypa. Dobra, no to co mu prowadzić? Bo... Dobra. Pomagasz mu? Pomagam. Okej. Okay. No dobra, macie godzinę. W takim razie. Co robicie przez tą godzinę? Zobaczcie tego. Panie, pobłogosław tą zupę. Zobaczcie, Jezus zamienił krew w wino, a diabeł zamienił dzieci w krew. Czyli czy można zamienić dzieci w wino? Ha! Aha. Zależy jak mam drodze. To jest ten taki... Boże, jak się kojarzycie z tym dinozaurem takie właśnie te memy? Z tym kurde raptorem takim, mądry raptor. Właśnie tam. Skoro można zrobić coś tam z czymś tam, to coś tam, coś tam, to czy można zrobić coś tam z czymś tam? To jest tego typu mem. Okej. Okay. Coś robicie przez tą godzinę? Ja chciałbym zobaczyć, czy ten posążek jest na jakimś tle religijnym. Okej. Okay. Masz biegłość w religii? No właśnie... Nie. Nie, mam jedną. No to dobra, nie mam, to rzuć mi tylko czysto inteligencję. To jaką tą kością będzie? K20 i premia z inteligencji tylko. 10 i... inteligencja plus 11. Okay. Coś jest na rzeczy, bo w ogóle posążek Trytona tak daleko od morza, ktoś mógł go zabrać po prostu z wrót Baldura, no nie? Mm-hmm. Dziwnym jest to, że Tryton wygląda inaczej. Jest jakby, ma taki zarys demoniczny, takie kurwiki w oczach. Tak został zrobiony ten posążek, że to jest niby Tryton, ale jakby część płetwy przypominała jakieś rogi, może skrzydła, coś. Jakoś tak... Nie jesteś pewny do końca, co to ma przedstawiać, nie? Ale jest w tym coś nienaturalnego. Okej. Okay. Ma ktoś z was właśnie coś z religii? Prawdy? To znaczy? No żeby może któryś sprawdzi go bardziej dokładnie niż ten ja. Ten posążek? Tak. Z jakiego jest materiału? Ze złota. No ty masz chyba historię, tak? Ja nie mam historii, mam biegłość w narzędziach kowala, no ale to... To może nasz pan Laden zna się coś na religii. Niestety wszyscy ateiści. Tak się ja trafiłem. Wierzący, nie praktykujący. Rozumiem. Nie mam więcej pytań. Ale coś się zna rzeczy, skoro ma kurwiki w oczach i... Ale się wiedza tajemna może pomóc. Tak jakby ktoś chciał mega dobrze schować inną figurę, albo zamienić jakąś figurę na taką, żeby wyglądała jak ten Tryton, nie? Masz iluzję? Szkoda mi trochę to rozpierdzielić, bo może coś w środku. No nie wiem. Trzeba rzucić tam kulę ognia sobie. Nie ma. Kula ognia jest odpowiedzią na wszystko. A czy posążek nie jest magicznie zaklęty? Coś magia z niego nie tryska? Czy nasz mag jest w stanie to sprawdzić? Albo czy nie ma na nim iluzji? Masz wykrycie magii? A wy rytuałem się nie zajmujecie? Nie. Ja mam wykrycie magii. Okej. Okay. No dobra, to daję ci... Wykryj magię. Właśnie, on jako paladyn to ma naturalną tą, że może sprawdzić, czy coś jest przeklęte, czy święte.
Wyczuwasz mnie w odrębie 9 metrów od siebie. Gdy wykryjesz w ten sposób obecność magii w stworzeniu lub obiekcie, możesz wykorzystać swoją akcję, by zobaczyć jego nikłą aurę i dowiedzieć się, z jakiej szkoły to przy wykryciu magii. Mhm. Rzucając zaklęcie, na pewno coś pod jednym z budynków na przeciwległej bramie po lewej stronie coś tam lekko błyszczy. Wygląda, jakby to była jakaś magia wtajemniczeń. Ma taki lekko niebieskawy kolor. Coś ewidentnie tam jest. To jest przeróbka, więc ewidentnie coś tam jest. I z posążka bije nekrotyczna energia. Coś jest na rzeczy z tym posążkiem. Okej. Okay. On może zaraz, czekaj, ja to sprawdzę, ale on to miał coś takiego na drugim poziomie, że jeżeli jest zaklęte czy coś zbezczeszczone tam, to może... A możemy wziąć ten posążek i podejść do tego miejsca, które tam właśnie pulsował? Znaczy pulsował, bo on pokazywał tą magię? No, generalnie tak. Może to jakiś klucz albo coś? Lekki posążek, więc. No to podchodzimy, patrzymy to, co tam jest. Okej. Okay. Budynek wydaje się być lepiej zrobiony niż pozostałe. Tak jakby ktoś może ważniejszy mieszkał w środku. I o ile już raz tu byliście, przeszukiwaliście te wszystkie budynki, o tyle coś jest pod łóżkiem, pod dywanem, który znajduje się pod łóżkiem. Jakby jakaś mała, tajna skrytka. No to przesuwamy, odkrywamy. Okej. Okay. Żeby przesunąć łóżko, musisz mi rzucić atletykę. Łatwo nie jest, a łóżko jest zrobione z grubych, dębowych bali. 5 plus 3. Dawaj, szatan. 8. Okej, okay. Ani drgnie. Dobra, nie wiem, próbuję jeszcze raz. Próbuj. O, cudowny zmysł ma pan lat. Plus 3, to jest 12. Nawet nie ruszył. Próbuję do skutku. Jak mam go zaznaczonego, okay. Tę krytykę, to mogę pomóc? 8. Możesz. Możesz, jeżeli jesteś tam. Słyszycie tylko stękanie i w zasadzie nic z tego nie wynika. Jest stękanie, kurwa. Stękanie, kurwa. 6. 9. Kurwa mać. Dobra, to pomagam. Okej. Okay. A ja też mogę pomóc, tylko że mam mocną budowę. W sumie tak. W sumie jesteś silny, nie? Rzuć z przewagą. Czyli rzucasz... Co to się tam dzieje z tym kutasem? Zawinął się laptop. Kostką 27. No tak, bo i to 15 cali, i to 15 cali, nie? W drugą nogawkę przekładałem. Okej. Okay. I rzucasz drugi raz i wybierasz wyższy wynik. 3. To 14. Okej. Okay. I plus premia z atletyki? Czyli samej siły. Czyli tam sama siła ma plus 2. Okej. Okay. Łóżko podnieść. Czyli 16. 16. Drgnęło, ale to jeszcze dalece. No i pomaga jeszcze nasz paladyn, więc... 11 plus 6 to będzie 17, plus premia za biegłość to będzie 19. Nie, bez biegłości. A, bo masz atletykę. Okej, okay, no, masz. To ile? Tak, mam. 19? Nie, 20. Okej, okay. To przy 20 udaje się mi w końcu przesunąć. Dobra zbroja. Pod dywanem znajduje się taki... Skrytka, powiedzmy, jakieś 30 na 30 cm i ona jest z każdej strony zamknięta kłódką. Czyli ma cztery kłódki. Tą kłódkę mogę rozwalić tę maczową? Możesz spróbować. Dobra. O, tak, automatycznie zrobisz. Od razu obrażenie. 4, 2, 2. Nie. To będzie 4 plus premia z siły, tak? I 3, 7. Ani drgnie, nawet rysy nie ma. Sporej wielkości stalowa kłódka nie ustępuje tak łatwo.
Okej. Słysząc walenie, w końcu idziesz w tamtym kierunku. Oho, kurwa, żarty tak. Się skończyły. Przestaję walić i pomaga walić na mnie. Tak, tym. No. No dobra, widzę, że się z kurką mordują, tak? Z czterema. Czterema. A ja usłyszałem, że się z kurką mordują. No ale okej. Już żadna sztaba żelaza nie jest bezpieczna, jak tam przyszedł. Żadnej nie podaruję. Czekaj. Czekaj, sprawdzę. Z Giverią. Jeszcze. Dobra. Gdzie tu jesteś? Ty? Kołatkę generalnie używam. Okej. Okay. To jest sztuczka czy zaklęcie? To jest zaklęcie. Okej. Okay. No są cztery kłódki. No wiem właśnie, dlatego sprawdzam, czy mi starczy na wszystkie cztery. Czekaj, używałem tutaj raz, a tych mam... O, akurat, świetnie. Zostały mi cztery zaklęcia drugiego poziomu, cztery razy kołatka na każdą kłódkę. Okej. Okay. Pstrykasz palcami i w końcu każda z tych kłódek odskakuje. Bo walnąłeś, dlatego. Pulsowałeś. Stanowczo. Tak. To pomogło. Okej. Okay. Podnosisz wieko i w środku znajduje się szkatuła. Jeszcze jedną kłódką. Nie trzeba być do tego filozofem, żeby widzieć, że cała lśni od run. Od run? Opisana jest tajemnymi zaklęciami. Gdzie się zaczyna jedno, a kończy drugie, aż ciężko poznać. Ale każda próba jej otwarcia może być bardzo niebezpieczna. Szczególnie biorąc pod uwagę, że wszystkie runy należą do szkoły magii wywołania. Czyli to może być wszystko od kuli ognia przez pioruny po grat deszczu. Będzie tak jak z tą ścianą wtedy. Który ma najwięcej do szkoły wywołania? To ja mam szkołę wywołania. I możesz rzucić arkana z przewagą. Do tego nie skarpia tajemna. Tylko... Wiedza, to było. O, mam aż 7. Z tą składą. No to się wybiera. 20? I dwa razy i wybierasz wyższy wynik. 17. 8. 17 plus 7. To jest 24. Okej. Okay. Przyglądasz się dłuższy czas temu puzderku. I dziwi cię to, że runy cały czas się świecą. Najczęściej magia działa tak, że runy są wygrawerowane, a świecą się w zasadzie tylko, jeżeli podda im się chociaż trochę energii albo wywoła się jakiś konkretny efekt. Te zostały założone na świeżo, być może w ciągu ostatnich 30 dni. I najlepsze jest to, że próba otwarcia tej szkatułki, która w żaden sposób nie jest zamknięta, żadnym zamkiem, niczym, wywoła serię wybuchów. Tylko nigdzie nie możesz się dopatrzyć celu tego wybuchu. Dobra, ja bym i stąd też tak. Nie wiadomo, czy te wybuchy nastąpią na szkatule, czy na tym, kto ją otworzy, czy w ogóle w jakimkolwiek innym miejscu. Aha, czyli nawet jak wyjdziemy sobie z tego obrębu, tak, to nawet one mogą nas... A równie dobrze możesz ją otworzyć, a te wybuchy będą, nie wiem, po drugiej stronie planety. Nie ma nigdzie oznaczonego celu. Nie wiadomo, co jest kotwicą dla tego zaklęcia. Ja bym dał to podtrzymać Iwarowi, a z daleka otworzył magiczną rączką. O, to tak, to jest pomysł taki dobry. To jest taki pomysł, lepszego nie ma. Możesz spróbować zidentyfikować zaklęcie. To nie był jeszcze najwyższy rzut, więc... które jest zaklęta na tym. Bo na razie wiesz tylko, że to jest z magii wywołania i będą wywoływać... Czyli po prostu jeszcze raz użyję wiedzy tajemnej, żeby to rozszyfrować. Tak, dokładnie. To tylko tyle. Też z przewagą. Szesnaście. No, to może być wszystko od kuli ognia pod grad meteorytów. Nie pomogło. Na pewno jebnie i na pewno jest w tej serii wybuchów 6 łańcuchów. 6 zaklęć. Bo my do tego łazek dopiszemy, tak? Mhm. Tym się nie przejmuj. My tam nie dojdziemy do grudnia pewnie. Aha.
Ciekawe, czy po drodze może ktoś ogarnie te runy. Na propos, Jarku, mamy 650 km do przejścia z buta. Na razie bo możemy ją zabrać ze sobą do szkatułkę, tak? Tak. I po drodze może nam coś padnie do głowy. Tak. No. Bo z nią się kompletnie nic nie dzieje. Nawet jak wczoraj. Tak, tak zróbmy. Fizycznie nic się nie dzieje. Tylko trzeba uważać, żeby się nie otworzyła. Nie ryzykujmy, tam nie wiem, owiniemy ją taśmą czy coś, żeby się nie otworzyła. No. Tak, kurwa, aż tak tejpa przecież, tak? Ale umówmy się, że ją zabezpieczasz sznurkiem, dobra? No, taśmowym. No. Pakujesz ją jak na prezent. No. Zbrojoną taśmą ona jest lepsza. No ta. Szara taśma wszystko wytrzyma. Gdzie ja miałem tą zbrojoną taśmę? Nie? To co? Mam ją pewnie w torbie na komponenty. Tudzież Jarek ma ją w torbie. Tylko no zapytaj, dobra, czy od prawego, czy od lewego jaja. Dobra. Okej, okay, no, mamy godzinę do końca rytuału. Na razie więcej pomysłów nie. Zróbmy sobie, proponuję co, 15 przerwy, minut przerwy? Bo mamy 22.44, to od 23.44, to o 24.00 jedziemy dalej. Dobra? Dobra, to ja... No nie wiem, bo ja ogólnie mam 4 godziny do pełnego odpoczynku, bo to jest tam szybciej, aż jesteśmy w lesie. Tak. No to... Staram się do pełnego odpoczynku do tych, no... Odpocząć po prostu. 4 godzinki może... No dobra, tylko pytanie, czy 4 godziny... Wiesz, to jest mimo wszystko 4 godziny. Czy będziemy tu 4 godziny? Czy będziemy właśnie, to nie wiem. No nie, no na razie odpoczywam. No to najwyżej cię obudzimy, no. Będziemy się zbierać stąd. No okej, dobra. Czekaj, mam mieć medytację? Tak, elfy mają medytację. 4 godziny już. A przenoszenie go sprawia, że on wychodzi z tej medytacji? Tak. Po co ty chcieliśmy na barana się czy nie inaczej. Fiuta i przenieść go, tak jak ostatnio przynosiliśmy Razykiego. Co, rączką? Nie. No chuju. To co, Jareczku? Ty kończysz? Tak, i to by już padał. Spoko. Dzięki, że byłeś. No. Papatki. Hej, cia! No, nie wcześniej, ale do nas. Spoko, hej, hej.